Jankę zgłaszam gotowość bojową. Kolejno odlicz! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja jestem 10. Startujemy z kolejną akcją na antenie ASK TV pod kryptonimem Wygrać z Jankesem! Gotowi jesteście? Są gotowi, ja też. Tym razem będziemy to robić, proszę Państwa, w Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion w Kołobrzegu. Ognia! Startujemy! Przepraszam bardzo, czy jesteście gotowi tam z tyłu? Są gotowi i dobrze, wóz zapakowany to jest wóz pancerny o nazwie MTLB. Prawdopodobnie dobrze powiedziałem. Przed chwilą koło mojego włazu znalazłem kluczyk do kółek, gdyby coś się tam, powiedzmy, złego wydarzyło. No dobra, tutaj klucz oddaję panu. To co, odpalamy? Dobra, odpalamy i jedziemy. Za pierwszym razem. No dobra, jedziemy. Przyznam szczerze, jedynka! To jest mój pierwszy raz! Uwaga, uwaga, cinę! Powolutku parkujemy po króciutkiej przejażdżce po poligonie. Tu mam cały mokry, cały jestem brudny, ale dobrze, no. Na wojnie trzeba się poświęcać dla narodu. No dobra, wyłączamy rakietę. Przeżyliście wszyscy? Wszyscy żyją. Jak dla mnie delikatnie zbieżność chyba jest troszkę rozregulowana, ale mogę się mylić, bo ostatnio czołgiem w sumie jechałem w 44. Dziękuję. Przez chwilę zostałem opakowany tutaj częściowo w wojskowy strój, powiedzmy. Tak, jestem gotowy do rozmowy z właścicielką tego pięknego, fantastycznego miejsca. Jak dla mnie, no taki wojskowy plac zabaw, pani Marta Michalska, właścicielka centrum atrakcji. Kołobrzegu. Bastion. Bastion, oczywiście. Pani Marto, naprawdę jest bosko. Dobrze, co my tutaj mamy na tym terenie? Oj, tu mamy dużo różnych rzeczy, mnóstwo pojazdów. Można pojeździć u nas czołgiem T-55, transporterem opancerzonym MTLB i amfibią. Jest wystawa sprzętu artyleryjskiego, różne armaty, działka, milimetry od 82 do 152 mm. Pełny asortyment. Z całej Europy, z całego świata ludzie do Was tutaj przybywają? Oj tak, cała Polska nas już zna, za granicą także. Przyjeżdżają nawet ze Stanów Zjednoczonych, w sezonie zwłaszcza odwiedzają nas z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Włoch. Mamy tutaj przekrój prawie całego świata. Fantastycznie. Przez cały rok można Was tutaj odwiedzać, zwiedzać? Tak, mamy czynne przez cały rok. Przez cały rok można pojeździć pojazdami, można odwiedzić market wojskowy, a w sezonie mamy więcej atrakcji. Można postrzelać na strzelnicy sportowej, można zjeść grochówkę z kuchni polowej, bigos, typowo wojskowe potrawy. No i oczywiście przejażdżki są, market jest otwarty, zwiedzanie, to wszystko w sezonie jest również dostępne. Czy uda się załatwić dzisiaj jakiś czołg dla Jankesa, żeby się przyjechał? Tak, oczywiście. Czołg T-55 czeka na pana Jankesa. Jest! Jankes gotowy do boju, gotowy. I proszę załatwić jakiś fajny hełm dla pani Marty, no bo śnieg pani pada na panią cudowną głowę. Dobra, pędzimy dalej. Dziękuję pani Marto. To jest bojowy weekend z Jankesem w Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion w Kołobrzegu. Żołnierze gotowi do boju? Odpalamy rakietę! Znowu za pierwszym razem! Malutkie spalanie, no i jadą! Na poligon! Za nimi! Za nimi! Dawaj! Wsiadam i jadę! No mówiłem przecież do Koszalina, a nie do Szczecina! Do Koszalina! Może gdzieś tam zawiną, no.
plażą może pojadą. Dobra, wsiadam do środka i za chwilę jedziemy dalej z tym weekendem. Jakiś mały rozmiar tego czołgu, nie jankesowy. Pogoda w tym weekendzie z Jankesem w ogóle nas nie rozpieszcza. No dobrze, ale jakoś sobie próbujemy radzić w końcu poligon, ciężkie warunki bojowe. Żaden żołnierz się nie poddaje, taki chociaż jak Jankes powiedzmy. Siedzimy, jesteśmy na czołgu T-55, jak sama nazwa wskazuje. Konstrukcja jest właśnie z tego roku, z 1955 roku. Ten czołg urodził się, powstał w roku 1978. Piękny rocznik. Spalanie, dowiedziałem się od czołgisty, który jest tam gdzieś na dole schowany, pan Waldek tak zwany. Spalanie 400 litrów po ciężkim terenie. Panie Walko, odpalamy i jedziemy! Nie będziemy dzisiaj strzelać z lufy, chociaż jest naprawdę cudownie ustawiona. Kierunek Koszalin, nie, my się troszkę cofniemy, przejedziemy się tym cackiem. Ruszyło! No pysznie! Taką rakietą to ja mogę sobie jeździć tu i tam, ewentualnie po polskich drogach. Coraz bardziej żałuję, że jednak coś tam nie tak było z moim zdrowiem i nie byłem w wojsku. Od razu ładowałbym się do czołgu. Chociaż za wzrost to nie wiem, czy miałbym jakiś medal. I w sensie, czy bym się w ogóle tam zmieścił, no. Stop! Do przodu! Na Koszalin, panie! To chodzi naprawdę jak ta lala. Jestem pod wrażeniem. Coś niesamowitego. Przy okazji bardzo mocno pozdrawiam wszystkich czołgistów, którzy nas dzisiaj oglądają. Kurde, może jeszcze mnie wezmą do wojska kiedyś. Ładnie. Pali równo. Dziękuję bardzo. Dobra, złapiemy świeższego powietrza i za chwilę do was wracam. Jankes melduje się ponownie. Właśnie jesteśmy po przejażdżce czołgiem T-55. Mnóstwo tutaj jest przyjemności na pokładzie. Rocznik 78. Przypominam, o tym już mówiłem. Byliśmy na tak zwanym dziobie, czy też przy lufie. Najwyższa pora załadować się do środka. Byliście kiedyś w czołgu? Bo ja przyznam szczerze, jeszcze nie. No kiedyś nie chcieli mnie puścić, bo powiedziano, że jestem za wysoki, ale pewnie dzisiaj na pewno się jakoś zmieszczę, no. Dobra, do zobaczenia za chwilę w środku. I co, że 1,87 m nie zmieści się w czołgu T-55? Pewnie, że się zmieści. Jest miło, wygodnie, przyjemnie. Moje długie nóżki można sobie w wielu miejscach tutaj, powiedzmy, położyć. Komora nabojowa, zamki. W środku zawsze w czołgu były 4 osoby. Mechanik i kierowca w jednym. Dowódca, celowniczy. Ktoś jeszcze tam był? I ładowniczy, no tak. No i oczywiście ładowniczy. I oni wszyscy sobie tutaj pędzili taką rakietą, no rarytasów i no tutaj nie mam, trzeba przyznać. A jaka temperatura była zawsze w takim czołgu, jak latem, mniej więcej? Cieplutko, no pod 30, czyli można było się porządnie ugotować. Dobra, to pozwólcie, że ja... zablokowali mi tutaj! No chciałem odpalić jakąś fajną rakietę tutaj w waszą stronę. Dobra, odpalam. No, nie odpalam. I za chwilę do was wracam. Fajnie jest w czołgu, no. To cały czas bojowy weekend z Jankesem. Jesteśmy na terenie, pani Marto, idziemy na terenie Centrum Atrakcji Wojskowych Bastion w Kołobrzegu. Były czołgi, były wozy bojowe, a teraz jesteśmy w takim ładnym, no dużym namiocie. Co my tutaj mamy? Market wojskowy, mamy tutaj wszystko, sprzedajemy wszystko od guzika wojskowego po czołg, a przede wszystkim najważniejszą atrakcją jest broń, którą może kupić każdy, on jest pozbawiony cech bojowych. Najróżniejsze rodzaje, PPS, PPS, Kałasznikow w wielu wersjach, Mosin, Mauser, to wszystko tu u nas można kupić, granatnik, pallat na przykład. To wszystko można tu kupić i uzbroić się po zęby. Jezuś, no dobrze, idziemy tutaj w lewo.
Tutaj ładne naboje. Naboje treningowe 37 mm. Tutaj obok mamy zaraz broń też. Tutaj mamy broń DP-28, karabin RKMD. Na samym końcu jest działko lotnicze i tutaj mamy jeszcze RKMD również. Czy by powariowaliście działko lotnicze w sklepie? No oczywiście. Pozbawione odpowiednio cech użytkowych, mogą być kupione przez każdego. No jakby ktoś miał ochotę, wpadajcie do koło brzegu po działko lotnicze. Mnóstwo atrakcji, a tam strój jakiegoś chirurga, jakiegoś lekarza? Tak, bo mamy też różne takie bardzo praktyczne rzeczy. Na przykład właśnie ubiory lekarskie, pochodzące oczywiście prosto z armii, bo to wszystko, co mamy, to jest z armii, z polskiej, również z innych armii. Także osoby, które odwiedzają nas tu z całej Europy, mogą nagle znaleźć tutaj mundur własnej armii. Na przykład francuski, niemiecki, ale mamy też bardzo, bardzo ciekawe rzeczy, takie jak na przykład kurtka Kongo wojskowa. Pozdrawiamy kurtkę Kongo. Ja, pani Marto, bo tutaj chodzę, oglądam i to mnie zainteresowało. Co to jest za jakaś siatka na ryby? Co to jest takiego? Nie, to nie jest na ryby, to jest strój snajpera, nazywa się Gili. No i oczywiście jak najbardziej może pan przymierzyć, bo wydaje mi się, że to będzie dla pana świetny rozmiar. Sam raz, rozmiar SK, no wiadomo, że tam LK albo coś takiego. Dobra, to jest strój Gili, no to okej, to ja biorę... Pani potrzyma moją pałę, pani Marto, proszę się nią zaopiekować. Biorę strój, o żeż ty stroju. Ja cię, dobra, zobaczcie go z paskiem w pakiecie. Miał być Jankę z wersji Gili. I jest. Tak to właśnie wygląda. Proszę się nie śmiać, nie komentować zbyt wiele. To jest strój snajpera idealny dla mnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Z tyłu, z przodu. Pani Marto, jak Jankesowi w stroju Gili? To pan? Widzi pani! Nie poznała mnie pani na ulicy. Koło brzegu, albo gdzieś tam w Warszawie. No świetny kamuflaż. Uważam, że w takim stroju może pan wystąpić na naszym kołobrzeskim pikniku wojskowym. Naprawdę? Byłoby okej? Tak, zapraszamy. No dobra, oby się udało, choćby w 2013 roku. No dobra. Baczność! Jak było? Fajnie! Jak? Fajnie! No to spocznij. No to spocznij. Do zobaczenia w kolejnym weekendzie z Jankesem. Cześć! Machamy!